No cześć, dzisiaj biorę sobie na tapetę minifigurki z AliExpressu. Są to minifigurki z Sonika. Jak sami widzicie, mam tu trzy minifigurki. Sonika, doktora Eggmana oraz Amy Rose. Amy Rose to jest figurka, którą wymieniłem za Raidena, bo musiałem coś wybrać, ponieważ w tamtym zamówieniu już nie było tej minifigurki. Więc postanowiłem mieć trzy minifigurki właśnie z Sonika, żeby móc sobie porównać. Jeżeli chodzi o same rzeczy, które dostajemy, to mamy tu jakieś kryształy, elementy broni od Amy Rose. Eggman miał tylko deskorolkę zieloną oraz zielony kryształ. Sonic natomiast miał niebieską deskorolkę i te żółte koło. Reszta elementów należy do Amy Rose. Deskorolki są wykonane jak legowe. Nic się nie psuje, ślizgają się, kulają. Jeżeli chodzi o same minifigurki, to Amy Rose bardzo fajnie zrobiona. Twarz, oczy. Tą spódnicę dostajemy osobno. Musimy ją założyć. Malowanie jest ze wszystkich stron na nogach. Trochę gorzej jest z Eggmanem, szczególnie z przodu, jest trochę niedomalowany, albo domalowany, ale bardzo ostrożnie, ale figurka też jest bardzo fajna, też fajnie wygląda, nic nie mogę się do niej doczepić za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o samego Sonika, to sam Sonic wygląda bardzo fajnie, pociesznie. Może brakuje mi trochę u nich ogonów, no ale nie można mieć wszystkiego. Fajny jest ten miecz. Można się bawić w He-Mana. Malowanie Sonika, tak samo jak u Amy Rose, jest bardzo fajne. Szczególnie twarz jest szczegółowo wyrysowana, wymalowana. Więc nie mogę się tu do niczego doczepić. Odlewy główek też są bardzo fajne, nie ma z nimi jakichś problemów, zadziorów, są gładkie, więc naprawdę się postarali. Ceny tych minifigurek wahają się w cenie około 3 zł, między 3 a 5, a przepraszam, między 3 a 4, więc to nie jest koszt, chyba 3,20 kosztowały. W opisie dostaniecie cenę oraz sklep, gdzie to zakupiłem. No, minifigurki oceniam też na 4,5. Elementy wchodzą na wcisk, na kliknięcie, dłonie wchodzą jak w Lego. Kolory też są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o cenę do jakości, to naprawdę fajnie to wyszło. Na pewno do zabawy bardzo dobre. Jeżeli ktoś kolekcjonuje minifigurki, a nie chcę przepłacać na przykład w legowych, to też może się na to pokusić. Ostatnimi czasy zauważyłem, że jakość w chińskich klockach podskoczyła i to znacznie, szczególnie w tych z AliExpressu. Tam już nie ma czegoś takiego jak słabej jakości klocki praktycznie w ogóle, bo to co do mnie przychodzi, to przychodzi w jakości Lego i Kobi, więc to już jest jakość europejska nasza, zachodnia. No ale nie dziwię się, ponieważ Lego otworzyła tam fabryki, no i wiemy jak Chińczycy działają. Bardzo szybko skopiowali pewnie formuły, skopiowali jakość i Lego chciało walczyć z chińskimi podróbkami, a trochę na tym potraciło. Szkoda tylko, że fabryki pootwierali na całym świecie, a ceny im nie spadły, tylko dalej idą do góry. A produkują coraz to taniej, w większych ilościach. Minifigurki fajne, polecam. Na pewno będą się dzieci chciały tym bawić, bo kolory też są fajne, wykonanie też, nie ma jakichś zadziorów. Tyle na dziś.
Do zobaczenia następnym razem. Dzięki i na razie.